społeczna inicjatywa obywatelska w nocy przed perfidną podmianką Tuska na Glińskiego. I dzisiaj widzimy tutaj, jak w świetle Jupiterów na scenie spoczywa szef Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej, szef SIO, pan Mikołaj Reisler. Dobry wieczór, panie Mikołaju. Dobry wieczór. Co pan tak leży? Witam Telewizję Narodową, witam Gienię, witam. No, spoczywamy trochę, bo ciężki dzień, bo szykowaliśmy to wszystko w pocie czoła, w dużym upale. No i czekamy. Czekamy przede wszystkim na obywateli, którzy tutaj, mamy nadzieję, że dołączą do nas, żeby na jutro rano już tutaj było jak najwięcej ludzi, żeby naszym posłom uzmysłowić, że wolą narodu jest, żeby się jak najszybciej samorozwiązał ten parlament, a tych obuzów w rządzie po prostu należy odwołać. Odwołać, żebyśmy mieli to poczucie, że zostali odwołani. Z wilczym biletem raz na zawsze trzeba pogonić tych obuzów. O! Sio! Sio! Mikołaj odpoczywa, położył sobie ostentacyjnie dwie karimaty i sobie odpoczywa w świetle Jupiterów, ale również w cieniu krzyża, repliki krzyża z Giewontu, którą tutaj razem postawiliśmy. Przesłanie krzyża z Giewontu, tego, którego nasi przodkowie w 1901 roku postawili tam na górze nad Zakopanem, jakie jest dzisiaj? Przesłanie jest takie, jak i wtedy. Dotąd jest Polska, dopóki są Polacy. I Polska nie zginęła, dopóki nie żyje. Nie tylko krzyż tutaj jest w drodze rodacy. Tu naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, stoi pomnik Armii Krajowej. Tam jest napisane Bóg, honor i ojczyzna. Ludzie, jeżeli my tu jutro nie przyjdziemy, jeżeli nie spowodujemy, że ci posłowie jutro zagłosują za wotum nieufności dla rządu, to jaki my mamy honor? Gdzie jest nasza ojczyzna? To już wtedy tylko nam się zostanie modlić do Boga. Pełna lipa.